Hej kochani, witam się z wami w 16 dniu Vlogmas. No i oczywiście przyszła Siksunia, jak zaczęłam nagrywać. Dzisiaj będzie film głównie z Sandrą z tutaj naszego jarmarku bożonarodzeniowego z Frankfurtu. Także tak, byłyśmy, nie obcieraj mi się tutaj o statyw, byłyśmy ostatnio na Weihnachtsmarkt, no i dzisiaj właśnie pozgrywałam te wszystkie pliki i zaraz po tym otwieraniu kalendarza adwentowym wam wrzucę. Już potem nic nie będę dodawać, bo film jest duży, tam w ogóle było chyba ponad 50 plików, musiałam to trochę, wiecie, poucinać, żeby się tutaj... Znaczy, żeby ten film nie był za długi. W ogóle dajcie znać w komentarzu, jakiej mniej więcej długości lubicie filmy. Czy wolicie takie bardziej długie, czy raczej takie 10-minutowe, krótkie, może 15 minut, może 20, a niektórzy może lubią, tak jak widziałam, niektóre youtuberki po godzinie nagrywają. No, także napiszcie mi tutaj w komentarzu. Dzisiaj zdrapka za 2 euro. Herbatka na dzisiaj to... No co ty tu byś chciała? Ona się nauczyła, jak ja nagrywam, żeby tutaj przychodzić. O, to jest ta Woman's Energy, czyli kobietka. Herbatka dla kobiet. Zaraz kichnę. Shikitondo, zaraz kichnę. Dobra, ja już wyciągam dla ciebie groszki, uspokój się, uspokój się. O, 16 dzisiaj na środku. No pewnie, wyciągnij sobie sama najlepiej. No sama sobie wyciągnij, to tak. Tu, groszki dla ciebie są. Tu, groszki są dla ciebie. Chciałabyś? No, of course, że tak, nie? God po prostu oszalał. Ty się zachowujesz, jakbym cię głodziła. Co z tego, że pod stołem stoją trzy pełne miski, prawda? Chcesz? To masz. Kinaj tutaj. A my jedziemy z Pink's Boxem. Pink's. Nie Pink's, tylko Pink Boxem. 16, a nie przygotowałam sobie dzisiaj okienek, nie powyciągałam ich. A jest tutaj takie mniejsze, chude okienko. Znowu jakaś maseczka, czy co to jest? OMG, to coś dla mnie. To są żelki z melatoniną. W końcu będę mogła spać. Chociaż ostatnio powiem wam, że te dwa ostatnie dni kładę się o 23 i budzę się o 9, więc już nie czwarta, a 9 jest plus. No dobra, ale w razie co to mi się przydadzą. W ogóle nie wiedziałam, że w kalendarzach adwentowych z kosmetykami są rzeczy spożywcze. Dobra, teraz jeszcze ten, jak on się zwie, The Body Shop. A i widzicie, powalałam już puste okienka, więc bardzo mało zostało. Można tutaj teraz na podstawie tych okienek dopiero zobaczyć, jak już blisko jesteśmy końca Vlogmas. I 16 na dzisiaj, dosyć ciężka. Co ja tutaj mam? Znowu jakaś buteleczka. O! Żel pod prysznic, ale truskawkowy. Ja lubię truskawkowe produkty, więc na pewno mi się to spodoba. I nawet ładnie pachnie. Akurat idę sobie zrobić kąpiel, dlatego w ogóle się wam nie pokazuję, bo jestem bez bluzki. Idę zrobić sobie kąpiel jakąś fajną i biorę go od razu ze sobą. I ten żel z wczoraj do oczyszczania twarzy. No i ostatni kalendarz i proszę, zobaczcie, jak tutaj mało zostało już tych... Nie okienek, a pudełeczek, 16, o, w sumie 16, taka jak 24 największa. Też buteleczka i... O, też mamy żel pod prysznic. Albo ten taki, wiecie, piankę do wanny. To się odkręca. I pachnie tak, jak balsam do ciała. No. Tak się na dzisiaj nam produkty przedstawiają. No to jeszcze zdrapencję i lecimy z Weihnachtsmarktem. No dobra, no to zaczynamy oczywiście od świątecznego polskiego kalendarza. 16, co my tutaj mamy? Szyszki, ja czytam szyby za 100 zł, niestety bez wygranej. No i ta zimowa Winta Los. Bombka
i rękawica to dzisiaj wygrywające symbole. A my mamy sanki, świece i cukierka. Pierwszy rządek niestety pusty. Drugi, a chciałam powiedzieć, że drugi niestety też pusty, ale zobaczcie, mamy bombkę 2 euro. Jest, więc ta zdrabka nam się dzisiaj zwróciła, no ale jak wiecie, jesteśmy już bliżej końca, a to jest dopiero marna co wygrana z tego, w sumie podsumowując wszystkie wygrane, nie wiem dokładnie ile, ale na pewno chyba jeszcze nie dobiłam do 10 euro, więc trochę słabo. Gwiazda i tutaj jeszcze ten, no, bałwan. No dobra, dwójeczka jest, więc lepszy ryc niż nic. No ale do plusika, albo chociażby do połowy, to jeszcze nam daleko. Dobra kochani, ja teraz uciekam pod prysznic, a was zabieram ze sobą na jarmark bożonarodzeniowy we Frankfurcie. No i pogoda nas nie rozpieszcza, bo cały czas pada. Nie wiem jak u was. Tutaj pokażemy. No stop leje deszcz. Może tak nie widać na filmiku, ale pada, pada. Może ale jest ciepło. A może wybierzemy się w góry, pojedziemy, tam jest śnieg. To jest ile od nas? 40 km? No piękne widoki. O, no warto byłoby pokazać takie widoki, no. To jest aż dziwne, że 40 km dalej i leży śnieg, jest zimno, a tutaj cały czas leje. No i nie ma śniegu. A pociągi nie wiem dlaczego się spóźniają. Nie, może ktoś się rzucił na tobie. Ja chyba też się zaraz rzucę. I to jest czarny humor, jakby to, nie? Nie śmiejemy się. My jak nie wypijemy glühwein, to też się rzucimy. Bo ja już mam takie delirium. No ja muszę coś wypić, muszę. No jak człowiek jest nastawiony, to wyboru nie ma. Właśnie, no i właśnie tym bardziej nas wkurza to, że pada, że się pociągi spóźniają. Im bardziej człowiek chce, tym bardziej to jakoś, nie wiem, wszystko nie wychodzi. I dlaczego w ogóle takie imprezy są w sobotę tylko do 21 czynne? No właśnie. Kto to widział? Jarmarki tak, są do 21, no ze względu na to, że po prostu ludzie tam mieszkają, odpoczywają, a jednak takie jarmarki, no jest gwar, bo we Frankfurcie, o, jest mega, mega dużo ludzi. No i tak, ale to jest tylko raz w roku. No nie, no bo... O, nasz pociąg, czekaj. No, właśnie mówią, że jest 10 minut opóźniony pociąg. Tak. A tam chyba się skończył właśnie jakiś mecz, bo słyszę jakichś kibiców, którzy tak, krzyczą. Tak, jest Eintracht Frankfurt. O, jak to piękna choinka. Ej, to są te? Plastiki? Czy drzewo? Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Done we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la 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 la. A jaka jest prawda? To jest ta nasza kruzera, na której jechaliśmy i my właśnie jechaliśmy tu w obrotowym kółeczku, a teraz jest taki plan, żebyśmy usiedli właśnie na tego upojającego się konia. Będziemy się pojeść na koniu, Zandra? Będziemy ujeżdżać konie! I plan jest też taki, żebym kupiła na choinkę jednak taką gwiazdę, a nie czubek. To dużo ładniej wygląda. Pogoda jest dzisiaj okropna, mało co dla was mogę nagrać, bo no niestety prawie nic nie widać w tym okrutnym deszczu. Zazdroszczę wam, że macie w Polsce śnieg. Bo u nas to tylko, jak widzicie, spadające kropelki.
No, nareszcie się udało dosiąść konia. A obok mnie puste. Jedziemy. Co wybierzesz? Apfelwein, Heidelbergwein, Kirschwein, coś tam jeszcze i Glühwein. Co ja? Wybierasz? Glühwein. Glühwein. Gdzie jesteś? Ja to w kółko na korzeni. Ej, my się odkręcamy, tylko my się odkręcamy. No. Felicita! No, dzisiaj niestety nie jest dzień na nagrywanie, bo tak troszeczkę się rozleniwiłyśmy dzisiaj. Weekend nas zmęczył. No, weekend nas zmęczył, ten jarmark nas zmęczył. Nie, że w sensie dużo alkoholu, tylko po prostu dużo chodziliśmy. Nie kłamie, dużo wrażeń było. Już jest niedziela, godzina 22 i trzeba iść. Tak, jutro do pracy. Niestety. Ciężki dzień w ogóle, a jaki poniedziałek, taki cały tydzień. No, niestety. No, ale nie, no coś tam nagramy, no jeszcze musimy udekorować moje mieszkanie, bo jest nic kompletnie nie zrobione, nie ma choinki, nic kompletnie, także musi coś być, bo no jak to, święta bez choinki? Nie, musi być. Chociaż tutaj w Niemczech, powiem wam szczerze, że tak jak jeździmy, czy do pracy, czy do sklepu, kiedyś były te domy tak bardziej ozdabiane, tych światełek było w ulicy, no, tak piękne były, no. Nie? A teraz tak coraz mniej, coraz to tak bardziej zanika, smutne. Bo nie jest tak kolorowo. Ale to też zależy pewnie, bo nasz land jest mało religijny. Też, tam też na Bajerach jest więcej przecież tych też świąt, racja, no, religijnych. Mamy w ogóle za mało świąt. Kiedy pierwsze jakieś wolne dni oprócz Sylwestra? A w Berlinie Dzień Kobiet jest wolny. No właśnie, w Berlinie jest Dzień Kobiet wolny. Co o tym sądzicie w ogóle? No ale ja uważam, nie, że powinno być pół na pół. Albo brniemy we wszystko równo, tak równo uprawnienie, także równo. Albo w ogóle. I tyle. A nie, że tak jeden land, w sensie, jak, co to jest land? Jak one z województwo? Województwo, tak. Jak jedno województwo ma wolne, to i drugie tak samo powinno mieć. A nie, że kurde, w Berlinie jest wolne, a tutaj u nas nie. Tak nie fajnie. No tak, tak, bo tak, na nas czekają. Do pracy oni wcześniej wstają. Jeszcze bardziej wcześniej niż my, nie? My to mamy gdzieś tak na 12. Ale ja wstaję o 4. Jak dobrze pójdzie. No, Dorota wstaje o 4 i ja to zależy
że jak zaśpię, to jak zwykle będzie na ostatnią chwilę wszystko. 5 minut przed pracą. Tak, tak. 5 minut przed pracą będzie telefon z Sandra. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Już jadę. Jedną nogą z łóżka. No, także tak będzie, no. No dobra. To co? No to widzimy się niedługo i czekajcie na jakieś filmy z ozdabiania mieszkania u Sandry. I wklejcie choinkę w komentarzu. O, właśnie. A w sumie na YouTubie nie można zdjęć pokazywać, nie? Nie, nie można. Można? W komentarzach? Tak jakoś tak? A nie, w komentarzu nie. Nie, nie można wkleić, Boże. Weź to wytnij. Blondynka. No nie, no. Ale możecie podesłać, bo mają twojego Facebooka. Albo Instagrama. Widzowie, podeślijcie wasze choinki. Jesteśmy ciekawe, jak żeście udekorowali swój dom, swoje choinki. I widzimy się niedługo. A teraz już naprawdę się z wami żegnamy. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Hej. Pa, pa.